Kumulus to rodzaj obywatelskiego budżetu, którego celem jest sfinansowanie potrzeb szkolnych społeczności. To uczniowie poszczególnych publicznych placówek oświatowych mieli określić, na co wydadzą pieniądze przekazane do ich dyspozycji. Łącznie dostali 150 tysięcy złotych. Ta kwota pierwotnie podzielona była na dwie części. 90 tysięcy miało pójść do bliżej nieokreślonego podmiotu, który miał w suwalskich szkołach nauczyć dzieciaki wydawania pieniędzy, a pozostałe 60 tysięcy miało sfinansować ich pomysły. Mocno protestowaliśmy przeciwko takiej zawalowanej formie wspierania pozarządowych organizacji szkolących dzieci, bowiem uznaliśmy, że nie tylko proporcje w propozycji złożonej przez radnego są niewłaściwe, ale też samo szkolenie wydało się nam absurdalnym pomysłem. I jak się okazało, dzieci doskonale poradziły sobie z decyzjami i z rozdysponowaniem pieniędzy. Każda ze szkolnych społeczności dostała 10 tysięcy złotych i miała się dogadać, na co te pieniądze wyda. Wygodne i aktywne przerwy to pomysł uczniów z SP2. Aktywna przerwa, mini siłownia spełni marzenie dzieciaków z szóstki. W siódemce powstanie kącik relaksacyjny. W podobnym kierunku poszli uczniowie zespołu szkół nr 2, ale prócz tego wygospodarowali środki na anonimową skrzynkę kontaktową oraz naklejki na ściany i podłogi. W pierwszym LO za 10 tysięcy odnowione zostaną linie halowego boiska. Kolejny z pomysłów to piknik motoryzacyjny. Uczniowie Suwalskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wezmą udział w arteterapii, zajęciach tanecznych i będą aktywnie muzykować. Łącznie w 15 szkołach pojawią się więc takie rzeczy i takie zajęcia, które kręcą dzieciaki. W głosowaniach szkolnych udział wzięło prawie 60% uczniów, ale były placówki, gdzie w dysponowanie wspólnymi pieniędzmi zaangażowało się aż 80% dzieci. Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że dzieciaki i młodzież doskonale angażuje się w tego rodzaju społeczne akcje bez dodatkowych i jakże kosztownych warsztatów i szkoleń.